Lanka. Aresztowały do tej pory 24 osoby. Ukraińska Centralna Komisja Wyborcza Radio pożyczyła Tok ponad FM, Eurokomcita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Szkoła bez klamek, szkoła bez krzyża, proszę pani. Jezus na krzyżu i tak nie umarł, wiesz, a o co tu kopie kruszyć. Szkoła rozbitków, proszę pani. Likwidacja jako program, proszę pani. Złośliwości wszelkie w gazetach, że nie podoba im się ten PiS i dlatego tak piszą. Akcja Dom, upadek i powstanie, proszę pani. Nie marnuj. Jedzenie oddaj biednym i potrzebującym. Nie marnuj. Czas na wydolność serca. Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce. Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Razem wypełnimy lukę mieszkaniową. Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Nowy Testament, czytaj Pismo Święte. Zapraszamy serdecznie. Radio Conchita, Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Samochody śmierdzące, rakotwórcze. Nie? Bądź Chrystusem. Huawei jest technologicznym smokiem, proszę pani. Zapraszam. Przeprowadzanych reform. W ostatnich 5 latach na Ukrainie dokonał się znaczący postęp, ale wiele jeszcze pozostało do zrobienia, by zapewnić pokojową, demokratyczną i dostatnią Ukrainę, której domagają się obywatele, napisali szefowie europejskich instytucji. Radio Conchita, Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, że w poniedziałkowy wieczór na drogach trzeba się uzbroić w cierpliwość. Trwa akcja Bezpieczny Weekend, Wielkanoc. Bezpieczeństwo na drogach pilnuje 5,5 tysiąca funkcjonariuszy. Służby będą się starały zmniejszyć dziś korki na wjazdach do dużych miast, mówi Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Do tych działań będzie użyty śmigłowiec, żeby pomóc nam z powietrza określić, gdzie jest to utrudnienie w ruchu i ewentualnie jak je tutaj rocznica wybuchu powstania w getcie okazują okazją do szkalowania. Proszę państwa, tutaj mamy tego Pawła Śpiewaka, który jest dyrektorem tego Instytutu Żydowskiego, proszę państwa. Czy ty jesteś Polakiem, ścierwo? Mirek Zakrzewski tutaj, proszę państwa, czy ty jesteś Polakiem, ścierwo? Ja to pokażę państwu. O, czy ty jesteś Polakiem, ścierwo? No właśnie, rocznica wybuchu powstania w getcie. Także proszę państwa, damy to udostępni. To jest Paweł Śpiewak. Także proszę państwa, pan dyrektor Instytutu Żydowskiego, jak to o nim tu mówi jeden, że jest on jako ścierwo, podpadł tutaj swego czasu, bo była wycieczka aż z Muzeum Polin ogłoszona w Gazecie Warszawskiej. Ludzie przyszli, no dużo ludzi nie było, było trochę i żeśmy szli od samego Muzeum Polin przez te wszystkie parki żydowskie, pamiątki, przewodnik opowiadał. Proszę państwa, potem doszliśmy no po półtorej godzinie dopiero do Instytutu Żydowskiego i ludzie sobie weszli, a tam no były kanapeczki, babeczki, ciasteczka, wino było, no ale zaczęto ludzi wypraszać. No i oczywiście, że tam ktoś się zwrócił do tego dyrektora Pawła Śpiewaka, że wypraszają, a zapraszali przecież. Wszystkich zapraszamy serdecznie przed budynkiem Instytutu Żydowskiego. A potem zaczął wypraszać, a dyrektor mówi, a może i dobrze robią, że wypraszają. No to co to za dyrektor, proszę państwa, który jest świnią. No, także, czy ty jesteś Polakiem? Tu się ktoś pyta. Proszę państwa. Ja bym go nie broniła, bo to, proszę państwa, do tych stanowisk dobrnęli pewni cwaniacy,
krętacze i trzeba to pooczyszczać. Czy to musi on być zaraz dyrektorem całego tego instytutu? Nie musi być, może być ktoś inny. No tak jest, ja to mówię z doświadczenia, to nie jest wyssane z palca, to nie jest wymyślone, to nie jest nakręcone, to nie jest polityczne, bo my tutaj polityką się nie będziemy zajmować, ale mówię tak jak jest, bo patrzę przy okazji tutaj na komentarz na Facebooku, czy ty jesteś w ogóle Polakiem. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Proszę tylko z nami być, dzwonimy 572 561 079 El Mercedes YouTube. .com. Przesyłamy buziaczki, no i że proszę jeść kaczki, proszę jeść kaczki. Radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. I dodajemy, proszę Państwa, to co chcemy. Raz, dwa, trzy. No nie to, że milczy, tylko no nie jest w stanie sobie dać rady w danej sytuacji. Po prostu się stało, no i ci kto ci przyjdzie z pomocą i z jaką pomocą? No to przecież to nie jest takie, wiesz, łatwe. A do serii wybuchów doszło wczoraj, gdy wierni uczestniczyli w nabożeństwach wielkanocnych. Pierwsze sześć z nich miały miejsce w trzech kościołach w Colombo i dwóch innych miastach. To nie jest takie łatwe. Oraz w trzech luksusowych hotelach w Colombo. Siódmy wybuch miał miejsce w niewielkim pensjonacie na przedmieściach Colombo. Ósmy nastąpił w dzielnicy mieszkalnej, również na obrzeżach stolicy. Dziewiąty miał być przeprowadzony na lotnisku, ale nie pobudł się. Były to największe ataki na Sri Lance od zakończenia wojny domowej w 2009 roku. A wśród grup religijnych większość krajów stanowią buddyści. Radio to FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Serdecznie Państwa zapraszamy do naszego Radia Conchita. Radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra w wielu kanałach internetowych. El Mercedes YouTube.com, Dawid Wachowiak YouTube.com, Felicja Bosyska YouTube.com, Witeklandia YouTube.com, Witeklandia, Witeklandia YouTube.com, Wiercielka YouTube.com, Elbelotto YouTube.com. Zapewnia, że nie odejdzie z ukraińskiej polityki. A po przeliczeniu 96% kart wyborczych wynika, że Wołodymyr Zełański w skali całego kraju zdobył 73% głosów. Wygrał w zdecydowanej większości ukraińskich obwodów, największe poparcie zdobywając na wschodzie. Pamiętając, rozliczając swój PIT, możesz pomóc. Chcesz pomóc KRS? Rafał Mucha. Przedstawiali wczoraj socjologowie na podstawie badań Exit Poll. A o szczegółach wyborów z Kijowa Paweł Łuszko. Po ogłoszeniu danych Exit Poll Wołodymyr Zełenski dziękował zarówno tym Ukraińcom, którzy na niego głosowali, ale też tym, którzy... Także troszeczkę polityki jest tutaj u nas. Pozdrawiam serdecznie, buziaczki przesyłam. Radio Conchita. Na Ukrainie zapewne musiały się już pojawić. Jak wyniki tych wyborów są komentowane przez polityków, socjologów, publicystów? No to w dużym stopniu zależy od sytuacji politycznych danej osoby. Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Pamiętając, rozliczając spółki, możesz pomóc, chcesz pomóc, KRS. Rafał Mucha, co to znaczy? Numer konta, dziękuję.
koniec świata, że Ukraina tutaj się ośmieszyła w Europie i że doszło do rewanżu sił związanych z byłą partią regionów Wiktora Janukowycza. Ale są też komentarze z drugiej strony, że tak naprawdę nic strasznego się nie stało, że na razie nawet nie wiemy, czego się spodziewać po Wołodymyrze Zeleńskim. To, że na przykład Wiktor Janukowycz mu złożył gratulacje, to niczym nie... Pozdrawiamy serdecznie, Radio Tok FM Eurocom, czyta Barbie Baby Langstrom Extra. Więc takie komentarze są zróżnicowane. No i podkreśla się jeszcze jedną rzecz, że za pół roku na Ukrainie będą wybory parlamentarne i ta kampania właściwie do tych wyborów już się rozpoczęła parlamentarnych, a w sondażach prowadzi partia Wołodymyra Zeleńskiego, Sługa Narodu, przy czym paradoksalnie i właściwie powtarza się ten sam schemat co w wyborach prezydenckich. Ta partia nie ma jeszcze programu. My nie wiemy, kto wejdzie do tej partii. Właściwie znana jest osoba tylko przewodniczącego, która też nie jest bardzo znana w politycznych kołach. Więc i znowu ona jest na pierwszym miejscu, ona może liczyć na 25% głosów, ale z tego co wiem, po prostu ta partia dopiero będzie tworzona. Radio to kurczemy, Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. No, z tego co tu wiadomo, to właśnie Jezus Chrystus miał rude włosy, proszę Państwa. Tutaj też dzisiaj mówimy o Paderewskim, który też miał bardzo bujne, rude włosy, z tym, że niedługie, ale takie może sterczące, co może bardzo podobało się tym kobietom, które były babką, matką, niańką, wsparciem wielkim, matkowały one Paderewskiemu. Dzisiaj bardzo ciekawe różne informacje tutaj w Radiu 24, które z nami współpracuje z naszym radiem Tok FM Euro. Konchita Barbie Baby Langstrom Extra z naszymi dziennikarzami w bieli parodiującymi, co w 23 rozdziale jest opisane Ewangelii Mateusza, faryzeusze i saduceusze w bieli, których ogiery są podobywane, pooczyszczane przez zakonnice. Także zapraszamy, proszę Państwa, odwiedzić księdza Gila Pedofila. Radio Kończy. Polskie Radio 24. Północ, południe. Fundacja Otwarty Dialog ma być zaangażowana w proceder prania brudnych pieniędzy. Tak wynika z ustaleń Komisji Parlamentu Mołdawii. W artykule opublikowanym przez The Sunday Times napisano, że na konto fundacji miało wpłynąć około 1,5 miliona funtów od dwóch firm zarejestrowanych w Szkocji. Według gazety firmy
Tak, rosyjski wywiad. Radio kończyło i rosyjski wywiad. Szefowa Fundacji Otwarty Dialog, Ludmila Kozłowska, w sierpniu ubiegłego roku została deportowana z Polski na Ukrainę. Polskie służby wpisały Ludmilę Kozłowską do systemu informacyjnego Schengen jako osobę niepożądaną na terenie naszego kraju. Uzasadnieniem tej decyzji były wątpliwości co do źródeł finansowania fundacji. No widzisz? I tak bywa. Babę wywieźmy. Polskie Radio. Chrześcijanie, którzy świętują ten dzień w Jerozolimie, wyruszyli z pielgrzymką do Emaus. Odbywa się tam błogosławieństwo chleba na pamiątkę błogosławieństwa, po którym apostołowie rozpoznali Jezusa. To piękna tradycja w Ziemi Świętej, mówi franciszkanin ojciec Zecherusz Drążek. Wybierają się na tą pielgrzymkę autokarami, parafiali, pielgrzymi z różnych stron świata. Tam jest sprawowana prześwięta, później wspólny posiłek jest dany przez nas, przez franciszkanów, ufundowany ten posiłek dla kilku tysięcy osób. Ale też są grupy, które idą pieszo, wspominając to wydarzenie właśnie apostołów, uczniów Jezusa, którzy szli do Emaus, którzy spotkali go w drodze i rozmawiali z nim, nie wiedząc, że to jest Jezus Chrystus. Z biblijnym Emaus od XIII wieku zaczęła być identyfikowana Al-Kubajba. No i z czasem stawała się coraz liczniejszych chrześcijańskich pielgrzymek. Od 1335 roku franciszkanie zaczęli wznosić tę bazylikę. To jedno z trzech miejsc utożsamianych z Emaus, zaznacza dominikanin ojciec Paweł Trzopek. Jedna to jest dzisiejsza Abu Ghosz, arabska miejscowość 11 km od centrum Jerozolimy. Inna to jest Latrun, przy autostradzie między Jerozolimą a Tel Awiwem, około 29 km od Jerozolimy, i trzecia na terytoriach okupowanych przez Izrael na zachodnim brzegu Jordanu, wieś arabska, która nazywa się Kubejbe. Tam z kolei franciszkanie mają swój kościół i twierdzą, że tam było Emaus. Ksiądz dr Robert Ogrodnik przypomina, że zarówno poniedziałek, jak i niedziela wielkanocna przypominają nam o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i grzechem. Taka jest właśnie Wielkanoc. To jest dzień, kiedy zmartwychwstaje życie, kiedy pokonana zostaje martwota, kiedy pokonany zostaje grzech. Czemu służyło nasze przez 40 dni przygotowanie do świąt paschalnych? A w tradycji ludowej poniedziałek wielkanocny to oczywiście śmigus dyngus. Przyjęło się, że tego dnia dla żartów można polewać wodą inne osoby, nawet nieznajome. Dawniej w lany poniedziałek obrywano głównie dziewczęta stanu wolnego. Robili to najczęściej ich celotnicy na znak zainteresowania i skrywanej miłości. Mówiła na naszej antenie Małgorzata Jaszczot z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Z naszych zapisków etnograficznych wynika, że również się polewano wiadrami, a nawet należało polewać. To polewanie miało też takie znaczenie matrymonialne. Panna, która nie została polana wodą, no myślę, że musiało być jej bardzo przykro, bo to znaczyło, że nikomu się nie podoba. Więc te panny chyba wręcz życzyły sobie, żeby je jacyś chłopcy poleli wodą. Zwyczaj polewania nawiązuje do dawnych praktyk łączących się z symbolicznym budzeniem przyrody do życia i corocznie odnawianej zdolności ziemi do rodzenia. Śmigus dyngus to wyraz zabawy i radości, dodała Małgorzata Jaszczot. Zwykła potrzeba radości, cieszenia się, zabawy. Przy okazji też, no tak jak kiedyś wiary, że jednak ta zabawa też czemuś służy, że właśnie służy wzrostowi, służy temu odradzeniu takiego nowego porządku na wiosnę. We wsiach południowej Polski do dziś można spotkać zwyczaj kropienia przez gospodarzy wodą święconą bór w poniedziałkowy ranek. A jeszcze w XV wieku dyngus i śmigus były dwoma odrębnymi zwyczajami. Dyngus, a właściwie dyngusowanie, oznaczało wymuszanie pod groźbą polania wody datków najczęściej w postaci jajek. Słowo śmigus odnosiło się do oblewania wodą oraz uderzania, smagania chustką gałązką lub palmą. A komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji apeluje o rozsądne i powściągliwe korzystanie z tradycyjnego poniedziałku. Gość TVP Info ostrzega przed nadmiernym oblewaniem wodą osób, które nie są do tego przygotowane. Podkreśla, że nadużywanie tradycji wobec osób, których nie znamy, które sobie tego po prostu nie życzą, może skończyć się mandatem. W skrajnych przypadkach oblanie kogoś wodą może się skończyć nawet w sądzie. Możemy dojść aż do takich skrajnych sytuacji, kiedy możemy stanąć przed sądem karnym i odpowiadać karnie za na przykład zniszczenie mienia czy naruszenie czyjejś nietykalności. Wystarczy sobie pomyśleć, że przynajmniej część z telewizorów, telefon komórkowy, który leży w tej chwili na stole obok telewizora, jest wart powiedzmy z 2000 zł i wyobraźmy sobie, że teraz ktoś go nam zalewa wodą. Straty są 2000 zł, mamy już zniszczenie mienia, przestępstwo i oprócz tego, że będzie trzeba oczywiście komuś zapłacić za ten zniszczony telefon, to jeszcze będzie odpowiadać karnie. Zwyczaj polowania nawiązuje do dawnych praktyk łączących się z symbolicznym budzeniem przyrody do życia i corocznie odnawialnej zdolności. Żyd jakiś, nie? A w
karmić i dodatki daj lichwę. Na lichwę, na lichwę. Używa się wosku i farb, a ta jest wykonana z papieru. To inny rodzaj rękodzieła. Jajko przypomina ludowe rękodzieła rodem ze słowiańskiego folkloru. Melania Trump osobiście wybrała ten projekt. Pani Glębocki chwali zmysł estetyczny pierwszej damy Stanów Zjednoczonych. Melania ma świetny gust, a sygnowane przez nią projekty nawiązują do historii i tradycji. Jej przedsięwzięciom zawsze towarzyszy bogata i piękna oprawa. Jest cudowna. Tradycję przygotowywania dla Białego Domu dekoracyjnego jajka wielkanocnego rozpoczęli amerykańscy farmerzy skupieni w American Egg Board. Po raz pierwszy wręczyli je pierwszej damie USA 42 lata temu. Każdego roku jajko przedstawia inny motyw. Za czasów Barbary Bush były to na przykład wizerunki jej szkoły i rodzinnego domu. Jaja podarowane Michelle Obamie nawiązywały do zdrowego stylu życia. Napis Be Best na jaju, które jutro otrzyma Melania Trump, nawiązuje do kampanii społecznej pod jej patronatem. Zachęca ona dzieci i młodzież, aby w tym, co robią, byli możliwie najlepsi. Świąteczny festyn pod nazwą The White House Easter Egg Roll, podczas którego pierwsza dama Stanów Zjednoczonych otrzyma pamiątkowe jajko, to największa doroczna impreza organizowana przez amerykańską parę prezydencką w Białym Domu. Pani Cecylia Glębocka od prawie 40 lat pomaga w jej organizacji. W Easter Egg Roll bierze udział ponad 30 tysięcy rodzin. Odwiedzający wpuszczani są turami, a kolejki do wejścia stoją przez cały dzień. W środku na dzieci czeka mnóstwo atrakcji, wiele z jajkami w roli głównej. Są wyścigi w toczeniu jaj, a także dekorowanie i poszukiwanie jajek ukrytych w trawie. W różnych częściach ogrodu odbywają się także zajęcia sportowe, artystyczne, edukacyjne, a także spotkania z politykami, a nawet samą parą prezydencką. Bilety rozlosowywane są w drodze loterii. Zgłoszenia przyjmowane są na wiele miesięcy wcześniej. Na festyn przyjeżdżają rodziny z całych Stanów Zjednoczonych. To świetna zabawa. Wielkanocny festyn Easter Egg Roll to jedyny dzień w roku, kiedy Amerykanie mogą swobodnie spacerować po południowym ogrodzie Białego Domu, miejscu zarezerwowanym zwykle dla prezydenta i jego najbliższego otoczenia. Jednym z elementów festynu jest także poznawanie wielkanocnych zwyczajów z różnych części świata. Dzięki pani Cecylii Amerykanie poznali polską święconkę. Kiedy po raz pierwszy przeprowadziłam swoją 8-letnią córkę na egg roll, byłam zdumiona, że Amerykanie bawią się w toczenie wielkanocnych jajek po trawniku Białego Domu. Dla mnie to był dziwaczny zwyczaj. Mnie święta kojarzyły się z polską święconką i stołem gotowym do wielkanocnego śniadania. Dlatego zaproponowałam administracji Hillary Clinton utworzenie Centrum Świątecznych Tradycji z różnych krajów, m.in. Hiszpanii, Grecji, Meksyku, Ukrainy, a także Polski. Ja przynosiłam na Easter Egg Roll naszą święconkę. Były w niej jajka, kiełbasa, szynka, sól, chrzan, a także babka. W tym roku festyn Easter Egg Roll w Białym Domu odbędzie się po raz 141. Amerykańscy farmerzy przekazali na jego organizację 74 tysiące jaj. Polski Radio 24. Dwa lata od śmierci Witolda Perkosza, ceniony aktor dramatyczny i komediowy, znany z ról Lucjana Mostowiaka w serialu M jak miłość, Walcerka, Alternatywy 4 i Jędrusia bez drwią siku zmarł 22 kwietnia 2017 roku. Miał 90 lat. Był aktorem wyrazistym i charakterystycznym. Grał głównie role drugoplanowe, jednak postacie, które kreował, pozostawały na długo w pamięci. Widzowie pamiętają go jako warszawiaka z samych swoich, czy też Duńczyka, specjalista od alarmów w filmach Wabank i Wabank 2, czyli Riposta. Wielką sympatię Witold Perkosz zdobył sobie jako Franciszek Wichura w kultowym serialu Czterej Pancerni Pies. W jednym z odcinków Wichura usiłuje bezskutecznie naprawić silnik czołgu, co jest żartobliwie komentowane przez Janka i Ustlika. A jak idzie? Ludzie żyją jeszcze taką starą mentalnością, wiesz, że zastraszanie tymi firmami windykacyjnymi żydowskimi.
Nie można tak, nie można tak ludzi zastraszać, że telefon leżał na stole i 2000 warty i że zalany. Jak ja rozmawiałam z policjantami, to mówili, że teraz za telefon, nawet jak ukradną, to nie ma żadnych konsekwencji. Trzeba pilnować swoje i już, bo to nie dojdziesz. Czyja to wina, chociażby w sądzie okazało się, że to jest tego czy tamtego wina. To są sprawy tak przypadkowe i tak drobne, chwilowe, że nie dojdziesz po prostu, że nawet nie wypada. Poza tym pierwsi chrześcijanie po sądach nie chodzili, ja bym tam mogła stracić 1000 czy 2, ale bym po prostu darowała. Po sądach pierwsi chrześcijanie nie chodzili, a że poganie chodzą po sądach, no to po co to jeszcze reklamować? Ateizm, reklamować niewiarę i te takie akcenty świeckie z czasów starożytnego Rzymu i jego Nerona z listkiem zielonym we łbie durnym.